Witam Was serdecznie z Beskidów, gdzie przyjechałem razem ze swoją rodzinką na kilka dni urlopu. Jesteśmy w Ustroniu, a w zasadzie dosłownie 2-3 km obok Ustronia, a konkretniej w domkach u Rafała, który jest bardzo dobrym kolegą Adriana, który nam właśnie tą miejscówkę polecił. I tutaj właśnie będziemy przez te najbliższe kilka dni stacjonować i będziemy stąd zwiedzać Beskidy. Wstyd się przyznać, ale mam 36 lat i w Beskidach jestem pierwszy raz. Do tej pory najczęściej były to Karkonosze albo Tatry, a dziś udało się w końcu odwiedzić nasze polskie Beskidy. Z tego co zdążyłem sobie zrobić wstępny research, to jest tutaj naprawdę sporo atrakcji i nie tylko rowerowych. Także oprócz rowerów na pewno zwiedzimy jeszcze kilka atrakcji pieszo, bądź też samochodem. Zobaczymy, na ile nam czasu pozwoli. Pogoda, jak widać, dopisuje. Miało być gorzej w prognozach, a jednak wyszło lepiej. O, a tutaj właśnie macie Rafała. Chodź tu, chodź. Ale to nie no, teraz nie nagrywaj. To jest Rafał. No nie no, tak. Właściciel tutaj tych dwóch pensjonatów, u którego mamy przyjemność właśnie stacjonować. Rafał, to może oprowadzisz nas pod tym domku? Pokażesz, to może później, dobra? Może później? Dobra. Rafał teraz jest zajęty, jak widzicie, tutaj ogarnia, żebyśmy mieli jak najlepsze warunki do wypoczynku. Jeździ kosiarką, tutaj kosi jeszcze teraz ręczną. Także nie będziemy mu przeszkadzali, później może nam pokaże, a jak nie, to sam was oprowadzę. Dobra, Rafał jest trochę zajęty, to nie będziemy mu przeszkadzali, to ja was oprowadzę. A co? O, tak się nasz domek prezentuje. O, już klimka chłodzi, to dwa razy przyjemniej. Tutaj telewizor, fifi rifi, wszystko jest. Tutaj w pełni wyposażona kuchnia, u góry klimatyzacja. Proszę, ekspres do kawy, czajnik, mikrofala, lodówka, piekarnik, full wypas. Tutaj mamy łazienkę. Proszę. Mała, ale bardzo ładna i funkcjonalna. Wszystko co trzeba jest. Jest i pralka, toaleta, prysznic. Idziemy na górę. Tutaj mamy dwa pokoje. Tutaj sypialnia. Tutaj wyjście na balkon. Czekajcie. O, dobra, tak. Z pięknym widokiem na Beskidy. Tu na dole żonka. Hello. Już się chilluje. No, tak to wygląda z tej strony. A tutaj mamy drugi pokoik. Również klimatyzowany. Tu już moja córeczka sobie porozkładała swoje misie. Wszędzie po półkach. Tu drugie łóżko i taki mini balkonik z tej strony. Tutaj taki też mały placyk, ustawka dla dziecka, ustawka dla dorosłych, żeby sobie wieczorkiem odpocząć w ciszy. O, tam Rafał kosiarką pojechał w oddali, nie wiem czy widzicie. No i tak się nasza miejscówka na te najbliższe kilka dni prezentuje. Już mamy godzinę po 16, także zaraz się zbieramy i jedziemy na rekonesans po Ustroniu, po Wiśle, to znaczy po Ustroniu, a pojedziemy też do Wisły zobaczyć tam skocznię narciarską, no i może coś zjemy. I tak się prawdopodobnie ten pierwszy dzień zakończy, a od jutra już będzie trochę bardziej rowerowo i dla mnie jako pojedyncze wyprawy, gdzie będę jechał już na trochę dłuższe trasy sam i coś jeszcze wymyślimy razem z moją rodzinką, żeby, że tak powiem, wszystkim ten wyjazd umilić. Także zbieramy się i jedziemy do Ustronia.
Dzień dobry. Szósta 10. Dziewczyny jeszcze śpią. Ja piję kawkę, ogarniam się. Zaraz będę zbierał się na pierwszą tarwarową przejażdżkę po okolicy. Dzisiaj plan jest na trasę 63 km. Na Komucie sobie wytyczyłem trasę. Jak mniej więcej się prezentuje, czy to będziecie widzieć. Wyjeżdżamy z Ustronia do Wisły i tu taką małą pętelkę mam sobie zrobić, głównie asfaltami, ale wybrałem tu też kilka odcinków szutrowych, które z tego co tutaj widziałem po rekomendacjach Komuta mogą być fajne, także zobaczymy. Szutrówki będą miały miejsce akurat w miejscach najwyższych wzniesień, więc mam nadzieję, że te chmurki trochę zaraz rozwieje i te podjazdy, które dzisiaj będą wynosiły no prawie 1000 metrów na tych 63 km, zrekompensują mi jakimiś ładnymi widokami. Dobra, dopijamy kawkę, szykuję się i jedziemy. 6:50. Także wyjeżdżam planowo. Tam już jakieś ładne mgiełki się pojawiły na horyzoncie, także może jeśli pogoda będzie łaskawa. O, moja córeczka właśnie stała i mi tu macha. Pa, pa. Dobra, ruszyliśmy. 63 km i 1000 metrów w pionie. Taki jest plan. Teraz kieruję się do Ustronia. Z Ustronia do Wisły. I stamtąd już będę się wspinał na Baranią Górę, gdzie będę miał największe przewyższenia dzisiejszego dnia. Plan jest wrócić do południa. Może coś polatać dronem, jeżeli się u góry uda. Jakieś ładne ujęcia porobić. Zobaczymy. Póki to rzeźko, ale zaraz zaczęły podjazdy, więc będzie szybka rozgrzewka. Fajny ten mostek. Taka mała lokalna atrakcja na trasie. Cieknę jakąś fotkę i lecimy dalej. Pogoda się klaruje, słoneczko przebija, także to może być naprawdę bardzo przyjemny dzień. Powoli opuszczam Wisłę i kieruję się w stronę największych podjazdów dzisiejszego dnia, gdzie mam nadzieję uda mi się trafić jakieś dobre klasy szuterki z pięknymi widokami na Beskidy. Pierwszy 10-12% podjazd i człowiek sobie już przypomina, że to nie płasko Polska. Ale zobaczymy, czy mi to widoki u góry będą grozą. Zobaczę tutaj jak ładnie. Uf.
od kilku kilometrów sobie sukcesywnie podjeżdżamy. Średnie nachylenie póki to 4-5 stopni. Taką asfaltówką będę jeszcze jechał przez jakieś 2 km, a potem będziemy wjeżdżać na okolice Szuterki. W tym miejscu rozpoczyna się gravelowy fragment dzisiejszej wycieczki, który jednocześnie zaczyna się bardzo stromym, o ile nie najbardziej stromym podjazdem na dzisiejszej trasie. Także wybaczcie, jeśli nie będę za wiele mówił, postaram się jedynie nagrać jakieś przybitki z tego podjazdu. Jedziemy. Najniższe przełożenie, żeby jako tako podjeżdżać, trzeba kręcić pod 400, 450 watów. Wiedziałem, że będzie ciężko, ale nie trzeba aż tak. Kawałek wypłaszczenia. Lekki trawers na wyrównanie oddechu. O Jezu, nawet betonki są w lesie. Jest kurde chyba z 18 stopni. O kurde. No, a tu widoczki zaczynają się sprawie. Nie wiem, czy widzicie, czy te drzewa. Może zaraz będzie widzieć trochę. Lepiej to widać. Ścieżka prowadzi w tamtą stronę. Znaczy moja trasa. Ale tu będzie trochę otwartej przestrzeni. Tu będzie można zobaczyć jeszcze trochę obrazu. Chociaż z tej perspektywy za dużo nie widać. To zaraz puszczę drona i zobaczymy trochę więcej. Dobra, troszkę polatałem. Pięknie tu, trzeba przyznać. To jest chyba właśnie ta kwintesencja podjazdów, czyli coś, dlaczego warto się trochę zmęczyć i pod te górki podjechać. Jadę dalej, teraz lekkim trawersem, potem raczej będzie już tylko zjazd. Tak więc troszkę się odpocznę. I to by było na tyle chyba z gravelowego odcinka dzisiejszej trasy. Reszta to będzie już zjazd asfaltem. Ale muszę przyznać, że te szutry tutaj wcale nie są takie złe, jak czytałem sobie w internecie. Że bez kidy ponoć ta gravela to nie bardzo, nie do końca. Nie wiem, bo w sumie zwiedziłem dopiero się pierwszą trasę. A w sumie to jestem jeszcze w jej trakcie, bo to mi 26 km do domu. Ale ten odcinek dzisiejszy bardzo, bardzo przyjemny, z fajnymi widoczkami, trochę ostrych podjazdów, nie powiem, gdzie troszkę musiałem się zmęczyć, ale było warto. Dobra, kończę gadanie i delektuję się teraz zjazdem, na który przecież uczciwie zapracowałem.
pierdziel, szok. Coś pięknego. Normalnie ja już nie mogę jechać ciągiem, tylko się muszę zatrzymywać. No coś pięknego. To jest naprawdę wymarzona nagroda za te dzisiejsze trudy. Dobrze, że wymieniłem klocki hamulcowe przed tym wyjazdem i wziąłem sobie na zapas. Kurde, jest 20 stopni, 23, 24. O, nie chciałbym tu 25, 25,5. Nie chciałbym tu podjeżdżać. Wow. Ale zjazd z tym widokiem petarda. No i koniec, 67 km, ponad 1000 metrów w pionie. Uff, troszkę się ujechałem, ale myślałem, że będzie gorzej. Czas jest dobry, mamy godzinkę za 15:11. Teraz tylko szybka regeneracja, kawka, co jakiś tam szybki prysznic. No i potem już reszta dnia spędzana z rodzinką. I wieczorkiem planowanie kolejnej trasy na jutro. No. Także tyle na dziś ode mnie. Dzięki wielkie i do zobaczenia jutro.